Jak wygląda podróż pociągiem osoby niepełnosprawnej? Czy wśród takich osób są miłośnicy kolei? Oczywiście, że tak. Przejazdy z KD są bezpieczne i komfortowe dla wszystkich podróżnych, także tych o szczególnych potrzebach. Podróżujmy zatem wszyscy. Dolny Śląsk jest dla każdego. Tabor kolei dolnośląskich jest dostosowany do potrzeb różnych podróżnych. Seniorów, rodziców z dziećmi, osób na wózkach inwalidzkich, niewidomych czy niesłyszących. Pojazdy oferują rozwiązania niezbędne dla bardziej wymagających podróżnych. Przede wszystkim to jest umożliwienie, po pierwsze, wejście do pojazdu. Są takie tak zwane dedykowane przyciski, które uruchamia podróżny. Jest to przede wszystkim oznakowanie odpowiednie. Rampa, po której można wjechać bez problemu, pokonując różnice wysokości, bo na Dolnym Śląsku mamy różne wysokości krawędzi peronowych, czyli udogodnienie wjazdu do samego pojazdu, oraz możliwość korzystania z tak zwanej przestrzeni pasażerskiej, czyli możliwość skorzystania z ubikacji i możliwość postawienia czy usadowania wózku w takim miejscu, aby w sposób bezpieczny móc ten wózek przypiąć. Drużyny konduktorskie kolei dolnośląskich są przeszkolone w zakresie wsparcia podróżnych o szczególnych potrzebach. Pomocny podczas podróży jest także system informacji pasażerskiej w postaci zapowiedzi głosowych czy szczegółów na temat trasy wyświetlanych na monitorach w pojazdach. Podróżując takim pojazdem mamy bardzo dobrą rampę, która jest niezbyt nachylona i to jest ważne. I ja jako osoba z niepełnosprawnością ruchową, która porusza się na wózku, mogę bez przeszkód wjechać spokojnie na tą rampę do pociągu, podobnie jak zjechać także niezbyt stromym zjazdem z powrotem z pociągu na peron. Także sam wagon jest świetnie przystosowany, jest bardzo wygodny. Jest wiele tutaj urządzeń związanych z możliwością ładowania akumulatora, na przykład dla wózków elektrycznych, ale także ładowarki telefonicznej i to wszystko bardzo, bardzo ułatwia życie. Bardzo często podróżuję pociągami, nieraz nawet po kilka razy w miesiącu się zdarzy. Jestem miłośnikiem kolei, także podróże to jest w zasadzie codzienność. A jeżeli chodzi o koleje dolnośląskie, to w dobrym kierunku to idzie, jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o dostosowanie też dla niepełnosprawnych, tak? No jest pod tym względem naprawdę dobrze. Jedną z ulubionych tras Grzegorza jest Wrocław Główny, Jelenia Góra. Da się wyraźnie wyczuć właśnie te łuki na trasie, tak? Jeżeli chodzi o to, czy tor jest stykowy, czy bezstykowy, tak? No to wszystko się da to po niewidomemu wysłyszeć, tak? No, tak to powiem. Wysłyszeć, czy też wyczuć, tak? To, co mówiłem przed chwilą, to mamy właśnie teraz. Jest tor stykowy, no i prawdopodobnie pani też jest w stanie to wyczuć i wysłyszeć. Samorząd Województwa Dolnośląskiego od lat wspiera aktywność osób ze szczególnymi potrzebami. Niedawno ukazał się bezpłatny przewodnik pod tytułem Dolny Śląsk dla każdego. Osoby z niepełnosprawnościami, które przez wiele lat były zamknięte w domach i bały się bardzo tej niepełnosprawności, tego, że co nas czeka, należy otworzyć oczy i przekonać, że każdy z nas ma możliwość pojechania na wspaniałą wycieczkę, zobaczenia pięknych krajobrazów, górskich, zimnych, jakichkolwiek. Także ja zachęcam od wielu, wielu lat i będę dalej zachęcał, żeby osoby korzystały aktywnie z naszych tras dolnośląskich, nie tylko oczywiście, bo także Polski, ale także tych środków transportu, takich jak kolej dolnośląska. Pociągi KD są dostosowane także do potrzeb rodziców podróżujących z dziećmi. Jak podróżuje się z maluszkiem? W takich pojazdach jak ten kolej dolnośląskich jest bardzo wygodnie. Po pierwsze, wsiadamy przez na przykład rampę, jeśli panowie nam ją rozłożą. Nawet jeśli rampa nie jest rozłożona, bo wiadomo, takim wózkiem z dzieckiem mogę dostać się bezpośrednio z peronu, nie muszę mieć rampy, to przestrzeń między peronem a pociągiem jest na tyle mała, że robię to bardzo szybko i bez żadnego strachu, że wózek wpadnie mi w dziurę.
kiedy chcę przebrać dziecko, mamy tutaj dużą łazienkę, mamy przewijak w tej łazience, wodę do umycia rąk, także naprawdę przestrzeń jest bardzo duża, mogę wjechać wózkiem do łazienki i nie mam żadnego problemu. Tak samo przestrzeń, w której siedzimy i możemy sobie jechać i podróżować, też jest wygodna, duża. Zanim wsiądziemy na pokład, należy nie tylko zaplanować podróż. Jeśli będziemy potrzebowali wsparcia, należy trzymać się kilku zasad. Zasady są bardzo proste. Najważniejsza jest taka, że przejazd trzeba zgłosić 48 godzin, a więc na 2 doby przed planowaną wycieczką przejazdem. Można to zrobić na trzy różne sposoby, albo dzwoniąc pod numer 76 742 1211, albo poprzez stronę internetową w zakładce zgłaszanie osób z niepełnosprawnościami, albo też biuro obsługi klienta w Legnicy czy też we Wrocławiu. Szczegóły na stronie www.kolei-dolnośląskich. Zostawmy uprzedzenia. Podróżujmy z kolejami dolnośląskimi. Wszyscy, bez ograniczeń.